prezentuje żołnierzu obronnego sprzęt Miwen Military, który posiada na sobie założoną kamizelkę Uber z płytami przód-tył, kamerbandami, do których można wsadzić płyty boczne lub przy zamówieniu można wsadzić ładownicę, którą się wpina na rzepy, na magazynki lub ładownicę na małe radio. Ma kilka rozwiązań. Te kamerbandy akurat, które są tutaj, są zrobione z siatki z wałeczkami z gąbki, które zapobiegają ocieraniu. Wtedy, jeżeli żołnierz ma tutaj wypchane magazynki, to zapobiega ocieraniu. Oprócz tego zapewnia nam komfort, bo jest przepływ powietrza przez siatkę i między szczelinami. Na klatce mamy trzy ładownice na trzy magazynki. Wchodzą i magazynki do M4, wchodzą magazynki do Beryla, wchodzą magazynki do AK. Gumka jest regulowana, sama ładownica jest uszyta w sposób pudełkowy, także jak wsadzimy magazynek, nie odkleja nam klapy od rzepa. Do kamizelki w komplecie jest tak zwana szaszka. Jest to kieszeń, którą można sobie wyczepić, przeczepić i można ją nosić na pasie. Kieszeń posiada w środku wewnętrzną kieszeń na wkład kewlarowy, czyli dodatkowo nam chroni podbrzusze. Ma wpięcia na magazynki, na chemlighty, no i na drobiazgi, staza, opatrunki, które można mieć dodatkowe założone. Pod spodem jest pas dopięty. Pas BOA nazywa się dlatego, bo robiliśmy to dla jednostki BOA. Jest to pas z możliwością wsadzenia wkładu kewlarowego, który posiada ochronę pośladków. Jest tak wypropilowany, że ma język, który zabezpiecza nam pas i pośladki. Na tym jest chlebak zamontowany z możliwością dużego komina, czyli robimy z niego mały plecak, dlatego ma też wysoki komin i długie pasy. Jest to typowy chlebak do zielonej taktyki, gdzie żołnierz na pasie ma dodatkowe oporządzenie i kamizelkę typu plate carrier, która jakby nie przeszkadza mu w poruszaniu się w terenie. Na pasie jest założona kabura, też Miwo Military, na pistolet typu Glock, Walter P99, Wisk. Do tego jest granatnica na jeden granat. Założona z prawej strony. Oprócz tego mamy z lewej założone ładownice na magazynki, worek na odzysk, tak? Jedna ma ładownica jest szybka, że możemy sobie ją przed akcją schować klapę do środka lub wypiąć klapę. Ściągamy ze ściągaczem magazynki, żeby stały. Mamy bardzo szybki dostęp, nie są zakryte, tak? W czasie poruszania się w terenie możemy sobie je zasłonić. I druga ładownica jest standardowa, gdzie magazynki mamy w kieszonce z klapką. Drugiego rzutu, więc nie musi być szybko otwieralno, tak? Kamizelka posiada pasy dzięki taśmie regulowane, dzięki którym możemy pas dopiąć do kamizelki. Jeżeli nie mamy szereg pierwszej liny, to pas możemy sobie spiąć z kamizelką, dzięki czemu jeżeli z tyłu nie będziemy mieli camelbacka i dodatkowego porządzenia, zapewnia nam to, że kamizelka obciążona magazynkami, oporządzeniem z przodu, nie będzie nam zjeżdżała do przodu i nie będzie na nas tańczyła w czasie biegu i poruszania się. Przy karabinku jest założony pasek dwupunktowy, też produkcji firmy Miwo Military, ze slingiem, czyli możemy sobie skracać, wydłużać długość pasa. Przy pracy na broni żołnierz ma na sobie założony combat shield, też firmy Miwo Military, z tkaniny termoaktywnej, która oddycha, odprowadza wodę na zewnątrz. Cały ten sprzęt można zamówić na stronie Miwo Military Lubliniec. Sprawdzony w boju.